Witajcie drodzy kochani. Dzisiaj oglądałem pewien film na temat radiacji z anten na 5G. Właśnie chciałbym o tym pomówić, ponieważ wirus, o którym się szeroko mówi, przykrywając właśnie ten temat z tymi antenami, z tymi radiacjami. Ponieważ drodzy kochani, powiem wam tak. Jeżeli ktoś naświetla was promieniowaniem, które jest negatywne, promieniowaniem, które idzie od anten, wówczas ciało nasze po prostu ulega uszkodzeniu. DNA, nasze komórki nasze ulegają uszkodzeniu. Jeżeli jesteśmy naświetlani dłuższy okres czasu pewnym rodzajem promieniowania, czy pewną frekwencją, pewnymi długościami fal, to drodzy kochani, po prostu organizm może tego nie wytrzymać, no i powoli dochodzi do tego, że się robi infekcja, że jakiś powstanie koronawirus, w cudzysłowie. No, że po prostu chorujemy jednym słowem. No bo to tak to wynika. Mój ojciec jest radiestetą, również wiem na te tematy, posiadam sporo informacji. Nie tylko od promieniowania 5G człowiek choruje. Choroby również są natury od radiacji żył wodnych. Jeżeli ktoś śpi dokładnie w miejscu, gdzie się przecina, gdzie są dwie rzeki czy cztery rzeki podziemne pod jego domem, również będzie chory, chociaż będzie mieszkał w lesie z dala od wszelkiego rodzaju anten 5G. Również zachoruje, również będzie miał infekcję w związku z tym, że na żyłach wodnych wytwarza się więcej bakterii, więcej zarazków, właśnie jeżeli osoba śpi właśnie nad rzekami podziemnymi. Znaczy, mówiąc w skrócie, nad żyłami, tam w tym miejscu, gdzie są żyły wodne. Więc drodzy kochani, żeby się chronić prymitywnie, można powiedzieć, domowym sposobem przed tym oddziaływaniem tych radiacji od tych anten, które są bardzo gęsto w tej chwili budowane i w naszym kraju, w Polsce, jak również w całej Europie. Nie jest to zjawisko tylko, które występuje w Polsce, również w Hiszpanii. Właśnie ten pan, którego słuchałem, mówił, że najwięcej zachorowań to Hiszpania, Francja, te kraje właśnie, gdzie jest najwięcej zainstalowanych masztów 5G, anten właśnie tych, które są instalowane. Dlaczego, drodzy kochani? Ponieważ te radiacje przenikają nasze ciało i uszkadzają DNA, uszkadzają komórki i człowiek się źle czuje i powstaje infekcja w organizmie. Tak to działa. Również jeżeli jest żyła wodna, również jeżeli macie gwiazdki pięcioramienne w domu, które też źle promieniują, jeżeli macie drzewo hebanowe w domu, również powstaje negatywna energia. Ja znam przypadek pewnej kobiety, byłem w Polsce, złożyłem jej wizytę. No po prostu był pewien rodzaj ślimaka, drodzy kochani, który źle promieniował. Jego jakby zęby, które posiadał, odstające, źle promieniowały. I jak również klosz w pokoju, gdzie spał jej mąż, źle promieniował. No i po prostu mąż zmarł po jakimś czasie. A to właśnie zmarł od dawki promieniowania, bo również miał, jakby można powiedzieć, podwójne promieniowanie negatywne od tego ślimaka i od tego kloszu, od lampy, który był falisty, proszę Państwa. Był falisty i dawał negatywne promieniowanie na minus 18. Także ja jeszcze raz chciałbym Was zaprosić do zakupu Aronitu. Jest to odpromiennik bardzo zdrowy. Chroni przed szkodliwym działaniem żył wodnych. Chroni przed radiacją od komputerów, telefonów komórkowych. Można się trwale zabezpieczyć takim odpromiennikiem. Osobom, które mieszkają blisko jakichś nadajników anten, zalecałbym przyklejenie folii aluminiowej od strony danego nadajnika czy danej anteny, czyli z łotkiem tym błyszczącym zwrócone w kierunku ściany i przyklejone, czy to za obrazem, czy to bezpośrednio przyklejone na ścianie, właśnie domowym sposobem, od strony właśnie tego nadajnika od 5G. Tak, drodzy kochani, w pewnym sensie się możecie również chronić, ale odpromiennik działa 30 lat, także jest skuteczny. Można go mieć przy komputerze, przy łóżku, pod materacem, pod poduszką, jeżeli ktoś chce. Jak uważacie, po prostu możecie go stosować na wszelkiego rodzaju sposoby. Nie kładąc tylko nad łóżkiem, tylko właśnie pod materacem, pod łóżkiem może on sobie leżeć spokojnie, jemu nic nie jest.
zawsze i kiedy nie jest miejsce mokre od wody, nie zanurzać go w wodzie, zawsze go tam możecie trzymać i będzie Was skutecznie chronił przed szkodliwym promieniowaniem. Jeżeli jesteście na ulicy, również takim sposobem bardzo ochronnym polecam Wam wysokowibracyjny czaroid, który Was skutecznie zabezpieczy również przed wszelkiego rodzaju promieniowaniami z zewnątrz. Czaroid możecie go zakupić gdziekolwiek, w jakimś sklepie z minerałami, czy ewentualnie na Allegro. I tam po prostu możecie zdobyć czaroid, który również ma bardzo wysoką wibrację i ma właściwości zabezpieczające. To by było, drodzy kochani, na tyle. Jeszcze raz Was zapraszam na zakup aronitu na linku pod YouTube'em. Od siebie się żegnam, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.